dzisiaj przyjechałem do Ziegen z jednym z moich klientów. Po wyszukaną z internetu Kia Sportage z 2014 roku. Z okazji dużo różnych ciekawych aut. Przykładowo taki Passat B8 w sedanie. Fabrycznie nowe auto, ale zmasakrowane po gradobiciu. Dość głębokie gradobicie. No i cena nie jest rewelacja. Powinna być cena dużo niższa. Na pewno z odszkodowania dostali za to auto dość sporą kwotę, a cenią go dalej 19 900. No tu pokażę wam tą Kia Sportage z 2014 roku. Cała w oryginale 11 200. Naprawdę ładne auto. 166 tysięcy ma przejechane. Poliftowa wersja. Kolega właśnie ogląda ją. Dwulitrowy diesel. Napęd na 4 koła. Poszukiwane auto, cena za niego jest 11 200. Tak jest napisane. Nie za bardzo się do czego przyczepić w tym aucie. Wiadomo, do odkurzenia, wyczyszczenia, środek, standard. Ale tak to naprawdę ładne auto. Napędy, wszystko jest. Kolega jedzie autem na próbę właśnie, spróbować. Jest raczej zdecydowany na kupno, jedzie tylko na jazdę próbną. Auto gehört Stadt Ziegen, also hat alles neu gemacht. Ach so, zum Start hat er gemacht. Komplett neu gemacht. Ja, keine Probleme. Also auch, ja, aber die Sekunde ist ein bisschen, weißt du. So, du musst gucken, ich kann. Ja. Takie auto. No jak klient go nie kupi, no to ja muszę go kupić, no bo to grzech by było nie kupić w takim stanie, w takiej cenie auto. Została sprzedana. Właśnie. Chciałeś po gradobiciu auto dla Jarka? Masz. Proszę. Nówka sztuka, nie śmigana. Nówka sztuka, nie śmigana. Po gradobiciu, Passat. 20 km przejechane. BMW X3, 2016 rok. 17 tysięcy ma przejechane to auto. Litrowa benzyna. Auto delikatnie. Tutaj przygotowane. No to jest jak nowe. Może nie ma cudów wyposażenia. W manualu jest. Ale przebieg, rocznik, no jeszcze tutaj jest.
Ona kosztuje tutaj 20 tysięcy euro. Dwadzieścia tysięcy. 16. 17 tysięcy przejechanych.